Tak, słucham. Dobry, proszę pana, moje nazwisko panu za wiele nie powiem, no moje nazwisko jest Marianowska. Proszę pana, ja dzwonię z ulicy Marcina. Czy pan jest odpowiedzialny, bo to dostałem numer, szukałem około pół godziny, przepraszam, że tak późno w ogóle dzwonię, ale... Proszę, mam nagrano, słucham. Proszę pana, sprawa się ma tego typu, że no, ja już 20 minut temu wysłałam syna do piwnicy po konfitury. Jutro mam wielką... Proszę pana, nic się nie zgadza i wszystko wskazuje na to, że pan je zabrał stamtąd, proszę pana. Jeszcze raz, bo ja tu przerwało. Proszę pana, no nie ma moich weków w piwnicy, a pan robi oświetlenie i podobno pan wziął. Wszystkie ogórki, grzybki, no proszę pana, no to nie może tak być, ja na policję to zgłoszę. A, taka sprawa, nie, no to, proszę co, ja jestem czysty. Ja proszę, jeżeli pani chce, to niech pani zgłosi, bo ja nie tylko sam tam robię piwnica, to oświetlenie, to się zgadza, bo ja no, oczywiście robię, przyznajcie, no tego, ale po prostu ja tego nie wziąłem i jeżeli pani chce, to ja robię. Pana, ja mam do pana takie pytanie zasadnicze, czy pan w zielonej koszuli pracuje? Słucham? Czy pan może w zielonej koszuli czarno pracuje w zielonej? No, w zielonej koszuli. Proszę pana, i tak mam, proszę pana, i pan kupował piwo. W sklepie, w Hardaś pan się, jak się nie mylę. Ale nie ma moich weków, tylko stałem same, proszę pana, butelki po Hardasie. No to ale proszę panią, my takie koszule mamy trzy. Także to ja nie wiem, czy ja to byłem akurat ja. Ale no, tutaj pan, który mieszka na dzielnicy, powiedział, że to pan jest złodziejem. No to pan, który mieszka na dzielnicy, to ja u niego mieszkałem, którego on nie chce mieszkać. On tu mieszka na Rynkowej i on się na mnie uwił i teraz będzie na mnie wszystko robił. Proszę ale pan, nie wiem, pan jest... Ale to są moje kompoty, proszę pana, no. Ja nie wiem, niech pan nie zgłasza na policję. Może mi się pamięci. Proszę panią. A moje... Proszę panią, proszę się nie zdenerwować. Proszę pana, a tam było wino, które miało już 14 lat, a to 18 miało być otworzone. To mój tatuś robił, no nie ma nic, proszę pana. Proszę panią, ja jutro tam będę, bo ja muszę robić przybyt do, no do właśnie myśli do zasilania. Jutro będę, a ja osobiście będę. Pan będzie robił? Tak, ja będę robił. Ale ty proszę robić, co jest kratki z jakim mieszkaniem pan jest? Ja jestem, proszę pana, ja jestem schorowany, jestem i kompotów brakuje, piwnicy, proszę pana. Dobra, ale jakie klatki, bo ja tam nie pamiętam, bo my te klatki mamy pełno tam i ten. 23 jestem, z klatki. 23 mieszkania ile? I dwa. 23 mieszkania, dwa. Ale ja ty, to jeszcze, ja, jeżeli pani tego nie zgłosi, bo on, ten człowiek, mnie utrudnia sam życie, to jest mój współpracownik, ja sam zgłoszę na policję i to wyjaśnimy. Jeszcze raz proszę. 22, tak? Ogólnie. Proszę panią, spokojnie. 22, 22 gadka? No, proszę pana, to jest mój tatuś. Proszę pana, proszę uspokojcie. Jeszcze raz, 22 gadka. Ja mam wniosku. Załatwimy to. Mieszkania załatwimy to spokojnie. Proszę powiedzieć, 22 gadka. Mój syn Gustaw, który jest... Numer mieszkania jeszcze proszę. Proszę pana. Ja to wyjaśnię jutro, bo mi to samemu skurza. Ja mam tam wózka, on w FBI pracuje. Ja nie wiem, co ja... Proszę pana, niech pani... Nie, panie się, ja bardzo panie, proszę o spokojnie. Ja może to wyjaśnię, bo ja już nie wiem. Proszę panie, ja nie wiem, bo to mi wnuczy. No dobra, ja jutro będę tam ufać, że to będę i ten. Proszę mi powiedzieć, to jeszcze raz powtórzę, 22 gadka, tak? Tak, proszę pana. Proszę panią, 22 gadka. Jutro pan będzie. Będę, bo zakładam jutro zasilania w porządku do mieszkań, bo... O Jezu, skazany, nic nie ma, teraz stoi otarką w końcu. No to ja jestem w szoku, proszę panią, bo ja tylko mam wrzuć do... Proszę pana, nic więcej! A w budynku Hernarza, no to jest jego działka, to ja wiem, kto to jest w naszej brygadzie, to ja wiem, jak w Hernarzie, to wiem. Proszę mi powiedzieć jeszcze raz, 22 numer klatki, tak? Ja jutro zadzwonię, bo ja już nie mam nerwów, ja chyba... Niech pani spokojnie będzie, znaczy się uspokoi, ja jutro będę, 9, najpóźniej jutro będę, bo jutro będę robił tam... Przywięty do mieszkań będę robił. Ale bo zasilania będę robił, bo muszę, bo w sobotę zmienię i jest rozkartował. Żadnych kompostów, żadnych zim, niczego.
my nie bierzemy. Niech proszę się uspokoić, to sobie wyjaśnimy. Jeżeli to będzie odszkodowanie, nie jest tak. Ja wróciłam, miałam, proszę pana, odbytyny sposób, ja nie mogłem, operacji miałam, ani chciałam. Ja mogę pani podać numer do mojego szefa, bezpośrednio, ale to ja nie wiem, czy to się opłaca, bo muszę pomyśli, bo ma dzieci i tak dalej, on nam twierdzi, że ma rodzinę. No, znaczy, że każdy ma rodzinę, wiadomo, i każdy ma problemy, ale on nie ma telefonu, on tak i dziwny człowiek. Ja z nim pogadam jutro. Jezu, dziwny nie da rady, bo wiesz, że jest jutro co 22, tam 50 chyba, i ten. Ja to tam będę od 9 rano, no będzie w Zielonej Pospolitej, ja to nie poznam, dobrze? Tak, ja jestem taki tam, tak, ale proszę mi podać numer klatki i numer mieszkania, żebym wreszcie go zadzwonił domofonem, żeby to... Nie, pan nie ukradnie, już pan mi z piwnicy wyniosę się z mieszkania, mi pan wyjedzie. Ja jutro... Ja mi się nie wniosę, wstańcie, nie rozgadzę, to proszę pani, to ja jestem pracownikiem uczciwym. I tutaj po prostu podlegam pod ADT, no to pod waszą wspólnotę na mieszkanie, bo czy wiem, tam mamy... Proszę pana, w FBI karakuje, ja nie chcę do niego dzwonić, żeby nie było poruty, nie pan. Ale ja nie wiem, czy my dzisiaj, czy wczoraj żeśmy je spotkali, to ta pani, która tam miała problemy z tą... Miałem problemy, miałem, proszę pana, wystarczył mi odbyt, musiałem być z gitaru. Z tym, że tak powiem, z tym, no... Z dywanem, czy coś tam było tam? Nie, proszę pana, nie, to inna pani, bo... Proszę pana, dobrze, ja jutro pana znajdę. Nie będę dzwoniła na milicję, dobrze? No bo panie tutaj płacze, widzę, nie się wyczula. Nie ma, proszę pana, no nic, pusta piwnica, butelki każdej, tylko napis widzę. No ale dobra, ale ja jeszcze raz proszę, ja go zaraz zgłoszę i ja zadzwonię do głównego szefa nawet. Naszego, tylko proszę mi podać 22 klatka numer mieszkania. Nie chcę nazwiska żadnego nic, tylko chodzi mi o... 16. Ile? 16. 22, 16, tak? Tak. No i dobra, i zaraz zgłoszę pani problem. Jeżeli pani by chciała mi podać numer telefonu, to ja jestem w stanie... Za 20 minut pani odzwonić, jaka sprawa się ma. Jutro kochaniutki, zaczniemy, że pan te kompoty przywiezie. No jeżeli pani mi poda numer telefonu do siebie... Ja nie znam pani, bo to w nocy dzwoni. No bo wyświetlami na moim smartfonie jako prywatny, więc... Bo proszę pana, ja nie mogę, bo ja pracuję, ale to życie w sądzie i mi tam zrzucek zastrzyk mówi, ja ten sam wyszli. Ja mogę koło dupy pani zrobić, dobrze, robotko kochana. No to nie chodzi o to, tylko że to nie chodzi o mnie, tylko że akurat ja robię w TV, tak akurat oświetlenia, no to się zgadza. Ale to nie znaczy, że ja coś wziąłem, ale ktoś może, no wie pani, może wziąć na moje konto, czy jak to się tam mówi tam, no wziąć. Ale proszę pani, ja nie jestem taki, ja jestem też z rodziny rozbity i tak dalej, ja wiem, i na czym to sprawa polega i ja nikomu złego nic nie robię. Żadnych mostów po sobie nie palę, nie tajno ja się z ludźmi, a ten mam jak się robi. Ale ja słyszałem, że pan wystrzały robi, że mi teraz ja zwało dostanę, jak pan tym podularem dał tam tych dwóch tylko. Dobra, 22 klatka. Jeszcze raz powtarzam, 22 klatka 16, tak? Tak. Dobra, to ja zadzwonię, ale to pan nie odzwonię, bo mi wyjście jako numer telefonu. Dobra, to ja powiem panu, ja się nazywam Maria Konopnicka. Ja nie wiem, czy to ktoś mi ma rozumieć, bo to jak nie robi, bo to... Konopnicka z pomeru miała. Dobra. Zapisuję.